Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś mamy niedzielę, 17 lipiec. Przepiękny dzień, piękna niedziela, małe chmurki. Temperatura, no, taka nie jest zimno, ale też nie jest mocno gorąco. Mamy dzisiaj lot Świnoujście, 12 lot konkursowy, przedostatni, 530 km. Także będziemy oczekiwać na gołąbki. Dotychczas wyniki są zadowalające, choć zawsze mogłoby być lepiej. W mistrzostwie szybkościowym na drugim miejscu, w mistrzostwie typowanym na szóstym miejscu. W okręgu tam czołówka 23 chyba, a w rejonie nawet nie wiem, bo nie patrzyłem. Także walczymy dwa ostatnie loty, dzisiaj 500, za tydzień 700. Także będziemy dzisiaj obserwować przylot gołąbków. No a przed przylotem podłączyłem przed chwilą zegar. No i teraz będę odkarmiał gołębie rozpłodowe. Także idziemy do gołębnika rozpłodowego. Tu gołąbki już na mnie czekają. Także wchodzimy. Jesteśmy tu u gołąbków rozpłodowych. Tylko drzwi zamknę. A, jest mały szkopuł, bo mimo że te drzwi dopiero mają pół roku, to się już niestety nie domykają. Ale tutaj młodzież nam pięknie rośnie. Będzie w tym tygodniu po niedzieli do wysyłki. Więc jedne jeszcze dorastają, będą w przyszłym tygodniu, bo w ogóle Rudy wyszedł. A stary Ludo Klasens. On miał czołowe konkursy z 700. Nasypamy im tutaj jedzonka. Idą jej, zgłodniały. Apetyt im dopisuje, jak widać. Tutaj te gołębie rozpłodowe będą jesienią i zimą do sprzedaży. Także część tych gołębi zostanie sprzedana. O, tu ciemny, ale piękny. Ale fajny młody. Jaki wyszedł, taka łuseczka. Prześliczny, a z drugiej strony białe piórko. Pokaż się, ta samiczka będzie. Odwróć się. Nie chce się odwrócić. No tak, z drugiej strony ma białe piórko. Schował się. No tak, dobrze widziałem. Rudy tu jest, połowek Rudy. Taki maluszek. Tu z Van Luna. Jest kapitalny. O, prześliczny. Tu także z Van Luna. Takie centki dostał, mręgate. Tutaj z kolei jest rudzielec, ale taki ciemnorudy. Po starej rudej z 13 roku. I po synie szaleńca, także widać to. Jego koloru dosłownie nie widać. Jest tak ciemny, że tego rudego nie widać. Taki ciemnorudy, aż bury. Samiczka to będzie. O, drugi z gniazda już nakrapiany tradycyjnie wyszedł. A tu taki starszaczek chodzi. I tu mamy kolejnego. Wnuczka Van Luna. Ale przepiękny jest. Odwróć się. Tu z kolei są wnuki, wnuk szaleńca. One tu powchodziły, bo tu są dwa, cztery młode. Tu jest dwa wnuki szaleńca, a prawdopodobnie wnuczka ta szara. Na dole jest druga, a z drugiej strony mamy wnuczkę Queen Bruxel. I tutaj druga para, wnuczka z szaleńca i z Queen Bruxel i z tego Haralda Grimme z 8515 prawnuka, wnuczka też
14 samicy rocznej w Polsce, o, i Queen Bruxelles, także taka para, a tam wnuczka szaleńca. O, kapitalnie wygląda, to jest samiczka, to jest samczyk, a na górze chyba samiczka i samiczka, albo drugi samczyk, musiałem do rąki złapać, przepiękne młodziaki. Tu z kolei jest wnuczek najlepszego lotnika okręgu na 60 tysięcy gołębi. Blue Fire'a od państwa Paluch. A tu znowu po wnuczce Dakara i strzelęsa Dominika Palarskiego. To jest jeszcze Gino Clique z linii Gaby van den Abele. Oryginał na pipie kupiony z tego, z rudego Gaby van den Abele. Tu jest syn najlepszego lotnika okręgu Bielsko-Biała na 60 tysięcy gołębi. A to jest właśnie ten oryginał Gino Clique. Tu już tylko samczyki przebywają. Są rozdzielone młode po jednym. A tu jest połowy partner mojej werkamenki z linii Origi Mustanga, dziecka Tesli. Jest to też półbrat, a mam rodowód, półbrat chyba Blue Fire'a i z czerwonej strzały. Tam jest Red Hugo z drapy, no super ptaki też. I Arisia, tam Benny Stevenik chyba w rodowodzie jest, ale to rodowód lepiej później pokażę, bo ja tego tam do końca nie pamiętam, jak to tam wszystko się układa. W każdym razie naparowany na wnuczkę Mustanga i wnuczkę Origi, na imbretkę na Mustanga. Są też młode. Młodziaczek się wstydzi, ale przynajmniej widać kolorek. Rudy, wnuczek szaleńca, a raczej chyba wnuczka. Piękne rudy. Dwa z gniazda wyszły rudy. Jak na wiosnę rudy nie chciały wychodzić, to teraz rudy powychodziły. Podobna sytuacja, drugi z gniazda. Tak samo pięknie rudy. A. Tu czerwony, to będzie samica chyba. Z Red Hugo, drapy i sztol. Wnuk też Van Luna, bo po starej, ojciec to syn starej sztolki i syn Van Luna. O. Wnuk sztolki, wnuk Van Luna, a z drugiej strony Andreas Drapa, Red Hugo. Fantastyczny czerwony. A tutaj pełen brat gołąbka, który zdobył pierwszy konkurs w oddziele w tym roku z Cybinki. Wnuk 901 i wnuk szaleńca. Pełen brat, bo to będzie samczyk. Pełen braciszek. No i tu kolejne dwa wnuki 901. Lub wnuczki nawet. Po synie 901 i po córce samicy. Po dwóch asach dziadkowie. Jeden dziadek zrobił chyba 102 konkursy, babcia 104 konkursy. Także po samiczce oryginalnej od Hansa Hirna, właśnie po parze, która tam w rodowodzie wyczytałem, zrobiła 206 konkursów. Także no przez tam 7 czy 8 lat po 10, 11 i dziadek i babcia. A ojciec to syn 901. A tu dziecko z Origi. A tu drugi z Origi, one są rozłożone w gniazdach, żeby po jednym się chowały. Takie wyszły czerwone, to są te starsze. Jeszcze jest już taki większy, chyba jedna czy dwie zrzucone. Młodszy, znaczy to są młodsze, starsze. I kolejne rudzielce, jak mówię, teraz powychodziły. To jest akurat pałka. Ojciec, a matka to siostra moich lotniczek, sztol razy rudy i w sumie wnuczka szalonej, więc tutaj wszystko są potomkowie szalonej, bo ona była sparowana z rudym, starym rudym i wydała
samca płoworudego rozpłodowego, który jest w parze starą sztolką i to jest dziadek. I sztolka jest babcią tego młodego, tej samiczki. No a tu myślę, że fajne młodziaki. Samiczka na pewno, może dwie samiczki. Akurat ich siostra pełna jest, czyli to są ciocie moich najlepszych lotniczek. Ich siostra pełna wydała mi 3 lotniczki, co mają 9 na 9, 8 na 9, 8 na 9. Zobaczymy jak dalej. Ale fantastyczne gołębie ich ciocia wydała. Także tutaj samiczka i może samczyk, ale chyba dwie samiczki. No i kolejny z 901. Ale tym razem w ogóle to jest po imbredzie na 901. Czyli 901 sparowana ze swoim synem. To jest ojciec. A matka jest oryginał. Jesteśmy wśród moich młodzieży. Moje młodziaki sobie tu na wolierkę wychodzą. Moja młodzież. Idą. Patrzą na okolice. Tu jest też z origi czerwone. Z Queen Bruxel tu są. No i z moich szaleńca. Z 901. Nadzieja na przyszłość. Karma dla młodzieży. Tą karmą są karmione. Tak wygląda. Jest to karma ID. Także tym są karmione moje młode gołębie. Się rozwijają, rosną. Karma zostanie naturwetem zwilżona. Takie bagienko ładnie pachnie. To i w rozpłodzie daje młodym. A zasypana zostanie Proimmuno. To są dobre bakterie i Coxivet. Także Coxivet, Proimmuno, tym jest zasypane, wymieszane i to dostają. W ten sposób przygotowaną karmę dostają moje młode. Pyć, 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 pyć. Pyć, pyć, pyć. A, woda się nie skończyła, to też później pokażę co daję do wody. Niech sobie zjedzą, jak zdążę, bo taki obchód przed lotem tu wszystkich gołębników, jeszcze żeby to nagrać, to trwa nie tak jak tutaj 15 minut to obejrzycie, tylko dobrą godzinkę namieszać, popatrzeć, złapać gołąbka, jak wygląda. Tu rudzielec, zobaczymy. 16 lipca. Jak wygląda moja młodzież? 3, 6, 9. Jedna lotka zrzucona. On chce iść jeść. A tamtemu zjedzą. Złapię jeszcze jakiegoś innego. Tu jest starszy. Z wcześniejszego lęgu. 3, 6, 2 lotki zrzucone. 8. A 2 lotki zrzucone. Tamta mu rośnie. Tak samo. Oczko. Chce iść jeść. Głodomorek. To jest wcześniejszego lęgu, czyli lęk starszy. Znaczy te starsze są z początku 15 czerwiec, bo ostatni lęk odkładałem początkiem lipca. Były odłożone ostatnie młode do lotu i będą lotowane. Te były z czerwca. Najstarsze tam są 15 maja, tak to jakoś nie pamiętam dokładnie wychodzi. Takie główne partie. Ten też ma dwie lotki zrzucone. 3, 6, 7, 8. Zrzucona i mu dorasta, bo jedna zrzucona. Właśnie jedna chyba. Oj, wyrywałem mu piórka. 3, 6, 7, 8. Nie, drugą zrzucił. Drugą zrzucił. Samczyk.
A chcę iść jeść. Także ja idę dalej szykować wodę dla gołębi dorosłych i wodę tutaj dla młodzieży, bo nie ma. Rzućmy okiem, jak wcinają. Też mewki tu są. Tak swoją drogą, jakby ktoś tam miał ochotę na mewki, to córce się rozmnożyły mocno i za jakąś porządną czekoladę bym z kilka sztuk odesłał. Niech ma na czekoladę chociaż. No a jest ich trochę dużo już. Także o, tu są młode. Także idziemy, zamykamy. A te drzwi się zacinają. Paskudnie te drzwi przesuwne chodzą. Ojejku. Wypadają z tych rolek. Ale jest jakoś. A idzie sobie poradzić. One się wypaczyły, po prostu ta listwa się cała wypaczyła. Woda, gołąbki rozpłodowe dostaną aquahol i herbatkę i zakwaszacz. Także te trzy składniki i będziemy im podawać wodę. O, u mnie w taki sposób się to odbywa, że pojenie mają na zewnątrz. Jest mi wygodnie po prostu i szybko. Jedną ręką ciężko się nalewa. Chciałem to pokazać. Także upraszczam sobie życie, jak mogę. Też myślałem, jak to zrobić, że jakby się wyjechało na wczasy, żeby jak najprostsza była obsługa tych gołębi. Gdyby ktoś tutaj miał przyjść, dać tylko wody, karma w karmnikach zasypowych i nie ma problemu, przez pewien okres mogą. Także wiadomo, sezon wakacyjny, sezon starych się kończy, no a potem się zacznie znowu sezon młodych. Napiły się, młode piszczą. Teraz następna porcja. Jeśli chodzi o gołębie młode, dodatkowo oprócz zakwaszacza dostaną formułę, herbatkę i aquahol. Także w ten sposób. O, idea i tak o tak. Tu niby jest 5-10 ml na litr wody, więc ja daję piątkę. 5 litrów. 10 litrów. Wygodny dozownik, więc dostają to w ten sposób. Aquahol, zakwaszacz i herbatka. Tak na oko. No i na koniec ostatnia faza przygotowań do przylotu gołąbków. Elektrolit, glukonwet, elektrolit z TO2, glukonwet, glukoza po przylocie szybko, żeby dostały, formuła, magnez, glukozamina na stawy zabezpieczające, herbatka i tonik wątrobowy, cały zestaw, bomba po przylocie. Także szykuję tą wodę, nalewam do pojników i jestem gotowy na przylot gołębi. Także przylot już w sumie nagram w osobnym filmie, bo byłoby za długo, albo go tu dokleję. Zobaczymy. Na razie pozdrawiam, dobry lot.